Podczas dzisiejszego przejazdu technicznego sprawdzamy wstępnie geometrię sieci trakcyjnej oraz poprawność położenia szyn, czy dobrze nam się będzie wpisywał tramwaj, żebyśmy mogli określić dobrze skrajnie. Także to jest taki pierwszy przejazd techniczny, dzięki któremu będziemy w ogóle wiedzieli, jak wykonawca musi w końcowym etapie wyregulować sieć trakcyjną. Sieć jeszcze nie była załączona na nowym odcinku. Jest to oczywiście ze względu bezpieczeństwa, tak? No bo pierwszy przejazd to wiadomo, prąd musi być włączony dopiero przed samym przejazdem, aby nie doszło do jakiegoś wypadku, jednak jest to 600 V prądu stałego, czyli trzeba zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa. Dzisiaj jedziemy maksymalnie z prędkością 6 km na godzinę, czyli jest to prędkość piechura tak naprawdę. No, w koło idą panowie z obsługi technicznej, przyglądają się trakcji, przyglądają się torom, patrzą, czy wszystko jest w porządku. No, przede wszystkim bezpieczeństwo. Na chwilę obecną wszystko jest w porządku. No, problem, tak jak tutaj przed chwileczką widzieliśmy, z samochodami parkującymi na torowisku. Przed chwileczką tutaj musieliśmy chwileczkę podzwonić, żeby pan odjechał. Widzimy już, że w drodze powrotnej również mogą być problemy. No, na szczęście jest Straż Miejska i mamy nadzieję, że dosyć płynnie uda nam się przejechać. Deszcz w żadnym stopniu nam nie przeszkadza. No, oczywiście troszeczkę zmokniemy, ale to nie jest żadna przeszkoda. W tej chwili jedziemy z bardzo małą prędkością. Jest to minimalna prędkość, jaką można jechać tramwajem. Aczkolwiek już czuć teraz różnicę, że jest to cicho i gładko, płynnie się przejeżdża, bez żadnych jakichś tam potrząśnięć i targań. Ta firma już wykonywała takie prace na torowisku, nie było żadnych zastrzeżeń, także myślimy, że wszystko uda się na 100%. Nikt nie wierzy, że są prowadzone jazdy próbne i będą zastawione torowiska, także trochę to będzie trwało na pewno.